Urokliwy Klębów to siedziba gminy i jednej z najstarszych w regionie, sięgających średniowiecza parafii. Dzisiejszy kościół został ufundowany przez generała Franciszka Żymirskiego, dzielnego żołnierza wielu kampanii, bohatera powstania listopadowego. Generał spędził tutaj najszczęśliwsze i najspokojniejsze lata swojego życia. W 1924 roku pojawiła się w okolicy, w Ostrówku, młodziutka Helena Kowalska. Przyszła święta, pracowała jako pomoc domowa u Aldony i Samuela Lipszyców. Jej praca tutaj była związana z koniecznością zebrania wyprawki do klasztoru. Ta willa w Ostrówku funkcjonuje do dziś jako miejsce modlitwy i dom pielgrzyma. To jedna z głównych atrakcji okolicy, miejsce wielu modlitewnych peregrynacji. Dom, w którym mieszkała święta Faustyna i inne wille, sąsiadują z najstarszym na Mazowszu rezerwatem przyrody – Dębiną. Rezerwat wraz z przylegającym do niego Wilczym Bagnem jest naturalnym zespołem leśnym, dębowo-grabowym, z udziałem wiązu, lipy i jesionu. Został on utworzony przede wszystkim w celu ochrony 200-letniego dębu szypułkowego, tworzącego górne piętro rezerwatu. Najstarszym zabytkiem w okolicy jest Pałac Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej. Niebawem rozpocznie się rewitalizacja kilkuhektarowego zabytkowego parku do niego przylegającego. Gmina Klębów położona jest w centralnej części powiatu wołomińskiego. Zamieszkuje ją blisko 10 tysięcy osób. Z roku na rok zmienia się charakter okolicy. Dawne rolnicze tereny przekształcają się w nowe osiedla.